Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam fanów tureckich seriali i zapraszam na streszczenie 68. odcinka serialu pod tytułem Złoty chłopak. Dominika Wiązecka. Co się dzieje w tym odcinku? Panowie z rodziny Korchan wybierają się do pracy. Panuje trochę nerwowa atmosfera. Fuat zrobił wczoraj olbrzymią burdę w domu awanturę, dar się w niebogłosy, krzyczał, że się rozwodzi, wołał do dziadka, że chce z nim rozmawiać. No ewidentnie po prostu no, posunął się za daleko, no i nie wie, jak dziadek zareaguje. Wszyscy już wiedzą, że dziadek wie, bo mu major domu zdoniósł. No, i się zastanawiają, jak zareaguje dziadek, i okazuje się, że o dziwo, ma on nawet pewną życzliwość do swojego niegrzecznego wnuka tymczasem w domu w apartamencie należącym do rodziny Korhan pan Kazim też się wybiera do biura ponieważ postanowił zostać biznesmenem no, i przed dwiema biednymi kobietami, czyli żoną i, jak sądzę, siostrą, odstawia cyrk, jaki on jest ważny, jaki mądry, jaki przedsiębiorczy, jak wszystkim teraz pokaże, jak sobie daje radę. No, i on też po prostu wybiera się z domu po zorganizowaniu tego cyrku. Dziadek, czyli Halis Aga, każe temu fłatowi podać sobie rękę i usiąść koło siebie w samochodzie. Atmosfera się troszkę rozluźnia. Widać, że Halis Aga no, trochę się zreflektował. Tymczasem, panie, same jedzą śniadanie. Tam podczas posiłków atmosfera zawsze panuje napięta. Pani Ifakat nieustannie tam wszczyna jakieś awantury, złośliwości, jest dokuczliwa. No i atmosfera jest przykra. Pani rozmawiają o tym, co się wydarzyło wczoraj w domu. I przychodzi major Domus i informuje panią Gülgün, że jej synowa Asumam, Pakuje się i postanowiła opuścić ten dom. Gilgin prosi Sejran, żeby z nią poszła i obie idą do sypialni Asuma. Suna też chce iść, ale ta Ifakat ją zatrzymuje i mówi Siedź dziewczyno, siedź. Wszystko jest w porządku. Dzieje się tak, jak powinno się dziać. Nie jest w stanie urodzić dziecka, to powinna odejść z tej rodziny. A ty zajmiesz jej miejsce. Pasujesz do Fułata i sądzę, że mu się podobasz i urodzisz mu dziecko. Suna jest tym wszystkim zaskoczona. Myśmy już wiedzieli, bo ta pani Ifakat już te swoje plany snuła tutaj, nie? Ja je przedstawiałam, ale Suna dopiero teraz się dowiaduje, jakie są plany pani Ifakat wobec niej. W tym czasie obie panie próbują te mam uspokoić i mówią: Dziewczyno, co robisz? Wyprowadzam się. No ale czego się wyprowadzasz? No, wszyscy wiedzą czego? Krzyczał wczoraj na cały dom, wydzierał się, że się ze mną rozwodzi. No to okej, okay, mam swoją godność i opuszczam ten dom. No i gdzie pojedziesz? Nie wiem gdzie, gdziekolwiek, byle gdzie, nie zostanę tutaj. Sejran mówi: A wiesz co? A suma, miałam taki pomysł weź troszkę tak wyluzuj, chcesz opuścić ten dom, to ok, ja go też na, 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 najchętniej opuszczę, ale tak na chwilę, nie na zawsze. A co myślisz o tym, żebyśmy taki zrobiły babski wyjazd, nie? Że po prostu tylko po prostu same kobiety wjeżdżamy gdzieś na, na jakieś wakacje, na taki krótki urlop, żeby po prostu odpocząć, zregenerować się, przemyśleć wszystko, nie podejmuj w nerwach takiej zasadniczej decyzji. Wyjedziemy, same babki gdzieś po prostu na, na, na jakiś weekend, na tydzień, odpoczniemy, pogadamy, napijemy się wina, no i zastanowisz się, co chcesz. Co ty na to? No i Asu mam naciskana przez swoją teściową i przez bratową. Zgadza się. Na ten taki wspólny wyjazd Dziewczyn z tego domu. Tymczasem pan Kazim dotarł do biurowca. No, ogląda, ogląda, ogląda. Ten biurowiec robi no, kolosalne wrażenie. Przychodzi do portierni i tam z panią, która przyjmuje gości, pierwszy sekretariat, rozmawia, przedstawia się, kim on nie jest, jaką ważną postacią. No, pani nic nie wiedziała o tej wizycie pan Kazim dzwoni do pana Orhana no temu się już robi niedobrze jak, jak, jak widzi telefon od Kazima, no i Kazim informuje, że przyszedł no i zostaje wpuszczony na górę słuchajcie teraz tak tutaj się dzieje coś zadziwiającego mamy tak mamy Ferita w pracy no Ferit już próbuje pracować trudno powiedzieć co robi głównie się obija z tego co z zobaczyłam ma telefon od kogoś od jakiejś kobiety wychodzi z pokoju i okazuje się że kto to jest matka Pelin matka Pelin matka Pelin mówi y, chłopcze chłopcze y, słucham panią Yy, musimy porozmawiać. No ale ja jestem teraz zarobiony, w pracy jestem. To zostaw wszystko i przyjedź tutaj. Masz ważne sprawy, który, z którymi musisz się zmierzyć. No i matka yy, Pelin yy, wyłącza ten telefon. Pelin jest rozgotana. No, przyjechała do niej matka i okazuje się, że kobiety nie wyjeżdżają za granicę. Nastąpiła jakaś zmiana planów. Nie wiem, to jest moja, moja, e, moja prognoza, sugestia. Może ta pelin jest w ciąży. W każdym razie przyjechała jej matka, opieprza ją, jak mogła tak głupio pokierować swoim życiem i wylądować jako kochanka, która jest przepychana, przyganiana i po prostu znosił pokarżenia, jak mogła. No i że ona się nią zajmie, że ona się nią zaopiekuje i że wyprostuje jej sprawy, i że wszystkim się zajmie. Nie znamy jeszcze szczegółów, no, być może ciąża tutaj będzie grana. Pan Kazim został dopuszczony do biura, no i spotyka się w biurze z panem Orhanem i z panem Halisem Agą, no i odstawia cyrk, jaki on jest mądry, jaki przedsiębiorczy. Jaki bystry, jaki sprytny, jaki urodzony biznesmen, i że on po prostu ma potrzebę rozwinąć swój talent biznesowy i potrzebuje biura, więc byłby wdzięczny, jakby te, to biuro dostał od rodziny. No i organizuje tam taki teatr, no po prostu oni się śmieją pod nosem, ale w końcu jednak to biuro dostaje. Do Ferita dzwoni żona Sejran. I mówi, Felid, wiesz co, um, no bo taka sprawa jest, bo ta Asumom chciała po prostu wyprowadzać się z domu, wiesz? No i w związku z powyższym, no, wpadłyśmy na taki pomysł, że my same dziewczyny jedziemy na takie wakacje, na krótki urlop. Rozumiesz, żeby ona nie opuszczała rodziny, że, że my same jedziemy, rozumiesz? No, rozumiem. No to tam poinformuj dziadka i wszystkich, że no taka jest sytuacja, no i, i z, z jakiego powodu to robimy. Felid mówi dobra. No i Felid przychodzi do swojego brata, Fuata, i mówi. Fułat, co tu tak sam siedzisz? Taki smutny. Zasługujesz na przerwę. No to ładnie, Ja tu z dziadkiem muszę rozmawiać. Rozumiem, że mam tu sprawy. Nie masz spraw, wychodzimy. No i Ferit wyciąga FUATA z firmy. Jeszcze tam się idzie witać z Kazimem i wyciąga FUATA z firmy. Tutaj dochodzi do takiej sceny, która, powiem, że mnie zaskoczyła. Mamy tutaj ludzi, którzy wspólnie prowadzą biznes modowy, czyli panią Dafnę i pana Efe. No i oni siedzą w tym momencie w mieszkaniu prywatnym, w domu prywatnym pani Daphne. No i ten Efe się tak awanturuje. I mówi, e, po prostu Dawne, jesteś po prostu nieutacznicą. E, ta Sejran zrezygnowała. To wszystko przez ciebie nie potrafiłaś jej docisnąć. Jej się wydaje, że ona wszystko może, e, ale nie może. E, załatw to, bo ja się wścieknę. Rozumiesz, załatw to, bo ja się wścieknę. No i Szarbie te Dawne, po prostu rzuca tam jakąś szklanką. Słuchajcie, dziwne są te relacje. To nie wyglądają na relacje służbowe. W każdym razie Dafne mówi, że to załatwi. Kobiety wszystkie ubrane w korzuchy, w futra i kurtki puchowe, no bo okazuje się, że to jest jesień, albo późna jesień wychodzą. Okazuje się, że w tę podróż, taką, w ten wyjazd, taki terapeutyczny, jedzie Asumam, Seyran i Suna. Natomiast pani Gilgin zostaje w domu. No i się żegnają, dziewczyny siadają do, do samochodu i wyjeżdżają. Mamy Pelin razem z matką, tam są dwa takie wejścia, gdzie one chodzą po takich ekskluzywnych sklepach, no i ta matka i mówi, jesteś taką nieudacznicą, nic nie potrafisz zrobić. Całe życie Ci się po prostu rozwala, ale ja o Ciebie zadbam. Tymczasem Ferit wyjął z pracy Fuata i razem z Abidimem jadą gdzieś. Nie wiem, może na obiad, może się zrelaksować. W każdym razie nie przedstawiają Fuatowi celu tej podróży. Jadą. Dziewczyny jadą jednym samochodem, śmieją się, tańczą, wygłupiają. Mężczyźni jadą drugim samochodem. I okazuje się, no i to już pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła: rozumiecie, trzy kobiety z rodziny Korchan wyjechały same bez kierowcy, zwyczajnym samochodem. No. No i się wygłupiają, im dalej od domu, tym nastroje lepsze. No, i w pewnym momencie tam jest taka sytuacja, że po prostu tam, nie wiem, ta Sejran pije, woda jej się wylewa, z naprzeciwka jedzie duża ciężarówka, tej mam ręce się trzęsą, no i zjeżdżają z drogi, wjeżdżają do, do, do rowu. W tym czasie panowie zatrzymali się. Przy jakimś sklepie i robią takie duże zakupy spożywcze. Fułat dalej nie wie, gdzie jadą. Felid nie jest w stanie skontaktować się z żoną. Fułat wychodzi ze sklepu i mówi: Wiecie, co tutaj mówią? Nie wiem, w radiu podawali, że tutaj w pobliżu był jakiś duży wypadek. No i Felid zaczyna się denerwować. I mówi Fuatowi, wiesz co, po prostu, no nie mówiliśmy Ci, ale, ale teraz musimy Ci powiedzieć, no, dziewczyny wybrały się na, no, no w góry do naszego domku, no i Asumam miała prowadzić, no i Suna i Seiran, no i nie ma z nimi kontaktu. No, i facetzi się przerażają, jadą błyskawicznie tam po prostu na miejsce tego wypadku, denerwują się. Tymczasem pan Halis Aga przeżywa udrękę. Wizyta Kazima mocno podziałała mu na nerwy. Przychodzą mu na myśl wspomnienia. Wiele, wiele lat temu miał dziewczynę. Panią Haticzę, bardzo ją kochał. Ona nalegała na to, żeby porozmawiał z jej bratem. No i on z nim rozmawiał, spotkali się, przedstawił swoje plany małżeńskie, ale doszło do po prostu bijatyki. Nie został dobrze przyjęty, został odrzucony. Kazim go odrzucił jako człowieka, który nie ma nic. No i pan Halis Aga samotnie pojechał do Stambułu robić karierę. Zostawił ukochaną kobietę, czyli panią Hatice. Panu Halisowi ciśnie skacze, skacze serce bije ta wizyta Kazima go zdenerwowała, sekretarka go uspokaja. Mężczyźni, którzy jadą tym samochodem, też się denerwują. Ale okazuje się, że no tam dziewczyny nie miały wielkiego wypadku, że ten wypadek, o którym mówili w radiu, to był inny wypadek. Natomiast one po prostu zjechały z tym samochodem do rowu. No, to, to był cały wypadek. Nic się nikomu nie stało. No i następuje powitanie na drodze. Wszyscy się bardzo cieszą, bardzo cieszą się, że żyją. No, i witają się serdecznie, wyciągają ten e, samochód e, z rowu i jadą dalej. W domu zostały dwie panie: pani Gilgin i pani e, Ifakat. No, i mają e, gościa to znaczy Gilgin ma gościa, a Ifakat no, e, przysłuchuje się tej rozmowie. E, tym gościem jest pani Dafne. Na początku rozmowa ma charakter taki kurtuazyjny, no bo się panie przyjaźnią, ale potem pani Dafne mówi: No, no mamy pewien problem. Jaki problem? Pyta pani Gilgin. Sejran podpisała z nami umowę, no a potem zrezygnowała. No, zrezygnowała, no bo się rozmyśliła, odpowiada pani Gilgin. No tak, ale podpisała umowę. No Dawne, no, no wiesz co, no e, rozumiem Twoje stanowisko, rozumiem, że jesteś rozgoryczona, ale ten. E, no, wydawało mi się, że tak to załatwimy grzecznościowo. E, to co, będziemy e, e, po prostu e, wprowadzać do tej gry e, prawników? Sądzę, że będziemy. No, i rozstają się w gniewie pani i fakat mówi: aha, ha, ha, wasza koleżanka. No, 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 wasza koleżanka. Tymczasem szóstka dojeżdża do pięknego domku w górach. To jest piękny domek, nie ten, który już był. Tam już były dwa domki albo trzy domki, kilka domków. Tego domku jeszcze nie było. Wysoko w górach tam śnieg leży. Fuad, Ferit i e, po prostu Abidim oraz Suna, Seiran i Asumam. Taka szóstka wylądowała w pięknym domku w górach i e, zapowiada się wspaniały pobyt. No, na początku wszyscy świetnie się bawią, przynoszą te zakupy spożywcze, robią wspólnie jedzenie. Bawią się w gry i zabawy, y, takie towarzyskie. No, i w efekcie tych zabaw y, y, Asumam płacze. Wszyscy ich zostawiają razem. Y, Asumam wychodzi z tej rozmowy i mówi: No tak. Rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, no i doszliśmy do wniosku, że jednak yy, musimy się rozwieść. Dobra. Yy, koniec odcinka. Jak się spodziewacie, następny będzie yy, lepszy, yy, bardziej emocjonujący no, i zaskakujący. Chociaż ten też był dobry. ok, okej, okay, kochani, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka.